Przed wyborami każda partia losuje numer listy. Niektóre numery, na przykład jedynka, uchodzą za korzystniejsze. Z jednej urny wyciąga się losy zawierające numery na liście, z drugiej losy z nazwami partii. Wszyscy uczestnicy są zgodni, że o tym, komu przypadnie jedynka, decyduje tylko uśmiech losu. Faktycznie, jeśli mamy na przykład cztery partie, czyli wykonujemy cztery kolejne losowania, to partia Y trafi na listę numer 1, gdy w pierwszym, w drugim, w trzecim albo w czwartym losowaniu zostanie jednocześnie z lewej urny wyciągnięta jedynka, a z prawej Y, czyli w czterech przypadkach. Wszystkich par składających się z numeru i nazwy partii można utworzyć 16, bo na cztery sposoby na pierwszej pozycji można wpisać numer i niezależnie na cztery sposoby na drugiej pozycji uzupełnić nazwę. Zatem prawdopodobieństwo, że partia Y trafi na listę numer 1, to 4/16, czyli 1/4. Dla każdej partii wynik jest ten sam, 1/4. Czy byłoby mniej sprawiedliwie, gdyby była tylko jedna urna z numerami, a partie losowałyby po kolei? Sprawdźmy to. Na pierwszego w kolejce czekają w urnie cztery losy, w tym jeden zawiera jedynkę. Czyli szanse pierwszego to nadal 1/4. Widzimy, że nie zmieniły się. Może takie same szanse mają wszyscy uczestnicy losowania, bez względu na ich miejsce w kolejce? Niech przedstawiciel partii Y losuje jako trzeci. Czy jego szanse na wylosowanie jedynki to także 1/4? Kolejność, w jakiej z urny wyjmowane są numery od 1 do 4, oznacza ustawienie tych czterech liczb w ciąg. Pamiętacie pewnie, że takich ciągów jest 4 silnia. Ale dla nas ważniejsza jest taka uwaga. Liczba tych ciągów, w których jedynka pojawia się na trzecim miejscu, to 1/4 liczby wszystkich ciągów. Łatwo to zobaczyć bez obliczeń. Gromadzimy takie cztery ciągi, w których jedynka pojawia się na kolejnych miejscach, a wzajemne położenie pozostałych liczb nie zmienia się. Tak jak w tym przykładzie, jedynka na trzecim miejscu pojawia się w jednym przypadku na 4. Dla każdego innego zestawu takich czterech ciągów to samo. Jedynka na trzecim miejscu pojawia się w jednym przypadku na 4. Wszystkie nasze ciągi można pogrupować w takie zestawy. A skoro w każdym zestawie jedynka na trzecim miejscu występuje w jednym przypadku na 4, to znaczy, że wśród wszystkich ciągów jedynka na trzecim miejscu występuje w 1/4 przypadków. Czyli reprezentant partii Y wylosuje jedynkę z prawdopodobieństwem 1/4, a jego miejsce w kolejce jest bez znaczenia. Widzimy więc, że losowanie z dwóch urn zamiast z jednej nie jest bardziej sprawiedliwe, ale na pewno jest bardziej widowiskowe. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.